To takie małe uzupełnienie do ostatnich dwóch filmów dotyczących pomiarów napięcia na odstanym akumulatorze. Widzicie w niej odniesienie napięcia do gęstości elektrolitu i poziomu naładowania akumulatora. W środkowej części dotyczy to akumulatorów z elektrolitem płynnym. Z prawej strony macie baterię AGM i myślę, że będzie to bardzo fajna podpowiedź do. Diagnozowania własnego akumulatora przy użyciu zwykłego woltomierza, bo myślę, że te wszystkie autotule, BT i inne mierniki dedykowane do akumulatora są jakąś wskazówką dodatkową, ale przy takim prostym teście myślę, że wystarczy nam zwykły woltomierz i wiedza o tym, jakie napięcie odnosi się do danej gęstości. I da nam, to, da nam to ważną wskazówkę do tego, czy trzeba ten akumulator ładować, czy nie trzeba, w jakim stanie mniej więcej się znajduje. No i to tyle na dziś. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.